Łukasz Sas i Andrzej Ziemniak. Łączy ich tajemnica, która do dziś nie została rozwiązana. Niefortunny splot wydarzeń związał już na zawsze dwie rodziny, które do dziś nie poznały prawdy. Przez lata walczą o sprawiedliwość dla swoich synów. A prawda kryje się w głowach tych, którzy byli niemymi świadkami wydarzeń z 1999 roku. Gdyby tylko ktoś z nich odważył się mówić. Mówi się, że każdy potrafi się poddać. To najprostsza rzecz na świecie. Ale wytrwać, gdy wszyscy się spodziewają, że ulegniesz, oto prawdziwa siła. Zapraszam Was na historię dwójki znajomych. 14-latków, którzy według oficjalnej wersji uciekli do Szwecji w poszukiwaniu lepszego życia. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiejsza sprawa jest dla mnie niezwykle ważna i zależy mi, by dotarła do jak największej liczby odbiorców, ponieważ jest cień szansy, że wśród Was znajdzie się ktoś, kto pomoże rozwiązać zagadkę. A jest na to spora szansa, ponieważ po 20 latach policja na nowo pochyla się nad sprawą, ale napotyka na mur. Na mur milczenia i obojętności, bo to przecież nie nasza tragedia. Fakt, że sprawa ruszyła do przodu, to ogromna zasługa pana Marka Szwedowskiego, jasnowidza. I tak wiem, jakie większość z Was ma podejście do jasnowidzów, ale tutaj sam fakt doświadczenia wizji jest rzeczą drugorzędną, ponieważ pomoc pana Marka nie ograniczała się jedynie do spisania wizji. On skrzyknął ludzi, którzy brali i nadal biorą czynny udział w rozwiązaniu zagadki. I są coraz bliżej. Zapraszam Was do wysłuchania historii. Reval. Nadmorska miejscowość, która rok w rok przyciąga dziesiątki turystów. Wieś, mimo że niewielka, jest urokliwym miejscem. Pozwala odciąć się od pędu wielkomiejskiego życia. Na chwilę zapomnieć o problemach, które zostawiliśmy setki kilometrów stąd, w naszych domach. Plaża, morze, widoki jak z obrazka. Ale nie wszyscy mają z tym miejscem dobre wspomnienia. Na ulicy Klifowej znajduje się budynek, który kryje w sobie mroczną tajemnicę. Został wybudowany w 1906 roku jako ośrodek rehabilitacyjny. Nadano mu imię żony następcy cesarskiego tronu, Wilhelma Hohenzollera, księżniczki Cecylii. Budynek przetrwał obie wojny światowe w prawie niezmienionym kształcie. To, co się jednak zmieniło, to jego przeznaczenie. Przez ponad 50 lat działał tu dom dziecka. W czasie II wojny światowej mury dawały schronienie wielu sierotom, głównie z obszarów dotkniętych bombardowaniami ówczesnych terenów niemieckich. Od roku 1959 funkcjonował jako młodzieżowy zakład wychowawczy dla chłopców. W 1981 roku został przemianowany na Państwowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy imienia Janusza Korczaka w Śliwnie. Po zmianach administracyjnych w 2001 roku jest to Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rewalu. Przez wiele lat był to dom dla problematycznych chłopców. Pobyt w ośrodku miał ich wychować, zmienić w dobrych ludzi. Do ośrodka trafiała różna młodzież. Nierzadko jeszcze dzieci, ale mocno już zdemoralizowane, które miały na swoim koncie czyny o charakterze przestępczym. Trafiały tam często dzieci zagubione, nie z własnej winy, mające problemy w domu, w szkole, nie radzące sobie w grupie. W 1991 roku, na apelu rozpoczynającym kolejny rok szkolny, powołano nowego dyrektora. Został nim Zbigniew Z., doświadczony pedagog, który dotychczas był wychowawcą piątej grupy. To właśnie za jego kadencji wydarzyła się nasza historia. Końcówka lat 90. to dla placówki splot niefortunnych zdarzeń, które okryją złą sławą te przedwojenne mury. Ośrodek rządził się własnymi prawami, a tym głównym było prawo pięści. Dochodziło tam do regularnej przemocy. Tak zwana fala dotykała nowicjuszy i najmłodszych wychowanków. Zdarzały się wyzwiska i bójki inicjowane przez starszych chłopców. Ośrodek, mimo iż położony w pięknym miejscu, okazywał się być piekłem dla słabszych dzieci. Andrzej Ziemniak trafił do ośrodka w lutym 1999 roku. Miał dopiero 14 lat.
Razem z bratem wychował się w Myszkowie w województwie wielkopolskim, małej wsi obok Szamotu. Jak opisuje matka, był żywym dzieckiem. Wszędzie było go pełno. Jednak jego urok osobisty kontrastował z zachowaniem. Mimo młodego wieku miał już na koncie drobne przestępstwa. Rok wcześniej przebywał w pogotowiu opiekuńczym w Poznaniu. Trafił tam za drobne kradzieże w szkole. Nowicjusze w Rywalu byli kotowani, gnębieni przez starszych wychowanków. Fala nie ominęła również Andrzeja. Jednak ten nie dawał sobie w kaszę dmuchać. Starał się oddawać. Niestety nie miał szans w starciu ze starszymi kolegami. Pobyt w placówce był niewątpliwie trudnym doświadczeniem. Mimo że Andrzej był łobuzem, który umiał narozrabiać i często kpił sobie z różnych zakazów, to jednak czuł respekt przed rodzicami. Mama była dla niego całym światem. Rozłąka bardzo mu doskwierała. Andrzej nie mógł zatelefonować do domu, ale pisał listy. 5 marca 1999 roku Andrzej napisał list do rodzinnego domu. Bardzo chciał spędzić święta wielkanocne z rodziną. Cześć mamo. Na początku mojego listu serdecznie Was pozdrawiam. Chciałbym Wam powiedzieć, że się dobrze czuję. Mamo, wszystkiego najlepszego w Dzień Kobiet. Mamo, przyjedź po mnie na jajko, bo ja tu nie chcę być. Pieniądze doszły i ten list. Pieniądze doszły i już wypłaciłem 5 zł. Mamo, napisz mi w liście do Magdy adres, bo nie wiem jaki jest. Telefon znam, ale nie mam karty telefonicznej, bo bym do niej przedzwonił. Mamo, jak pojedziesz do pani Eli na kawę, to powiedz, że jej składam życzenia na Dzień Kobiet. Mamo, powiedz wujowi, żeby napisał do mnie list i chłopaki też niech napiszą, a ja też napiszę do wuja i do chłopaków. Mamo, niech M pozdrowi tam u siebie. Niech pozdrowi panią Anię, panią dyrektor, pana wychowawcę i panią na świetlicy. Mamo, pozdrów babcię, panią Ewę. Mamo, napisz mi jeszcze adres do kilku osób i do babci. Mamo, przepraszam, że wysłałem dopiero 5. Na tym kończę. Odpisz, mamo. Andrzej niedługo potem napisał kolejny list. Miał ogromną nadzieję, że nadchodzące święta wielkanocne spędzi w domu. Cześć, mamo. Na początku mojego listu serdecznie Cię pozdrawiam. Mamo, czy byś mogła mi przesłać 20 zł? Bo chciałbym sobie kupić coś słodkiego. Albo mi, mamo, wyślij paczkę, a w tej paczce słodycze i pieniądze w czekoladzie, albo ciastkach. Mamo, jakbyś mogła, to iść do Sędziny. Ja mogę przyjechać na święta wielkanocne, ale będziesz musiała załatwić przepustkę z sądu i posłać pieniądze na bilet. 2 dni przed świętami lub tydzień wcześniej, bo nie wiem, jak mi dojdą te pieniądze. Jak dojdą mi pieniądze, to wychowawca wyśle mnie z Wackiem na święta. Wacek mieszka w Poznaniu i by mnie wziął do Poznania, a ja bym przyjechał do domu. Mamo, pozdrów babcię. Mamo, odpisz. Mama Andrzeja również chciała jak najszybciej zobaczyć syna. Udało jej się wyprosić przepustkę. Uradowana zatelefonowała do ośrodka. Chciała jak najszybciej przekazać synowi radosne wieści. Telefon odebrał jeden z pracowników. Kobieta przedstawiła się i poprosiła syna do telefonu. Jednak ku jej zdziwieniu wychowawca odmówił. Chłodno oznajmił, że Andrzej nie może podejść do telefonu, bo ma karę. Wdał się w bójkę z innym wychowankiem. Matka zawahała się chwilę, ale powstrzymała przed kąśliwym komentarzem. Nabrała powietrza i spokojnie poprosiła o przekazanie synowi, że ma przepustkę i że ten może przyjechać do domu na Wielkanoc. Nie ma takiej możliwości, syknął silny głos w słuchawce. Kara to kara. Andrzej nie może przyjechać do domu na święta. Nie było o czym dyskutować. Rozmowa dobiegła końca. Mama Andrzeja chodziła kilka dni z tą niepokojącą myślą, że nieprędko zobaczy syna. Była zła, że głupia bójka pokrzyżowała im plany. Mimo to nie odpuściła. Postanowiła odwiedzić syna. W pierwszy dzień świąt wielkanocnych ponownie zatelefonowała do ośrodka, aby uprzedzić o swojej wizycie. Głos w słuchawce był wyraźnie poirytowany, że to znowu mama Andrzeja. Nie ma pani po co przyjeżdżać. Andrzeja nie ma. Uciekł z kolegą z placówki w Wielką Sobotę.
Matka była w szoku. Jak to nie ma? Z kim uciekł? I dlaczego nikt jej o tym nie poinformował? Z Łukaszem Sas. Już zawiadomiliśmy policję. Na tym rozmowa się skończyła. Mama Andrzeja była roztrzęsiona. Teraz tym bardziej musiała udać się do rywala. Łukasz Sas pochodził z poganic w gminie Potęgowo, województwo pomorskie. Był spokojnym chłopcem. Niestety w jego rodzinie nie działo się dobrze. Tata nadużywał alkoholu. Do tego był agresywny. Łukasz stopniowo zamykał się w sobie. Na dodatek, gdy na świat przyszła jego młodsza siostra, został zepchnięty na boczny tor. Córka państwa Sas z miejsca stała się centrum zainteresowania, zwłaszcza ojca. Była faworyzowana. Po latach wyjdzie na jaw, że ojciec ją molestował. Łukasz opiekował się siostrą. Bronił przed innymi. Czuł się odpowiedzialny za to małe chucherko. Zawsze chodzili za rękę. Nigdy nie pozwolił, by na podwórku stała jej się krzywda. Niestety problemy w domu przełożyły się na jego naukę. Łukasz nie radził sobie w szkole. Miał trudności z przyswajaniem wiedzy. Dwa razy powtarzał klasę. Niepowodzenia złamały go. Nie chciał dłużej chodzić do szkoły. Coraz częściej opuszczał lekcje. Bardzo chciał dorosnąć. Móc wreszcie samemu zarabiać pieniądze i wyrwać się z patologicznej rodziny, w której przemoc była na porządku dziennym. Pomagał przy wykopkach. Imał się różnych prac, jakie wieś mogła zaoferować młodemu chłopakowi. Tata Łukasza był alkoholikiem. To on pierwszy poczęstował syna wódką. Ojciec, gdy wypił, był agresywny. Odrzucał syna. Łukasz coraz bardziej oddalał się od rodziców i wpadł w złe towarzystwo. Zaczął palić papierosy. Łukaszem nikt się zbytnio nie interesował. Chłopak już prawie nie pojawiał się w szkole, do tego zaczął uciekać z domu. Nie mógł znieść agresji ojca. To właśnie przez ciągłe ucieczki i opuszczanie szkoły 18 marca 1998 roku został umieszczony w pogotowiu opiekuńczym. Z placówki uciekał kilkukrotnie. 18 listopada 1998 roku psycholog podejmuje decyzję o umieszczeniu Łukasza w ośrodku w Rewalu. Już pierwszego dnia próbował uciec. Został jednak złapany w Koszalinie i ponownie przewieziony do Rewala. 30 marca znowu ucieka, ale tym razem podobno nie sam. Ma mu towarzyszyć Andrzej Ziemniak. Po 2 miesiącach, w maju 1999 roku, mama Łukasza otrzymała pismo z ośrodka z informacją, że jej syn został skreślony z listy wychowanków. W ten sposób dowiedziała się, że Łukasza nie ma. Nikt nie raczył jej wcześniej powiadomić, że syna od kilku miesięcy nie ma w ośrodku. Dziś mama Łukasza ma do siebie żal, że sama przez ten czas nie kontaktowała się z synem. Tłumaczy, że w domu były wieczne awantury. Mąż dawał jej się we znaki. Wyszło na jaw, że molestował dzieci. Mama poniekąd cieszyła się, że chociaż jej syn żyje w spokoju i ma dobre warunki. Nie dzwoniła. Nie miała również pieniędzy, żeby go odwiedzić. Dlaczego matka nie została powiadomiona wcześniej, że jej syn zaginął? Dlaczego nikt z ośrodka nie zgłosił ucieczki na policję? Lokalna policja podobno nigdy nie szukała chłopaka. Mama Łukasza sama zgłosiła zaginięcie syna dopiero 22 grudnia 1999 roku, czyli 9 miesięcy po rzekomym zniknięciu chłopca. Matka Andrzeja razem z jego bratem przyjechała do Rewala. Nie rozumiała, co dzieje się z jej synem. Na miejscu usłyszała od wychowawcy, że Andrzej uciekł z ośrodka z innym kolegą, Łukaszem. W pierwszej chwili brzmiało to dość wiarygodnie. Andrzej przecież pisał w listach, że nie chce dłużej być w ośrodku. Miał na swoim koncie również epizodyczne ucieczki. Jednak pozostaje pytanie, gdzie mógł się udać? Andrzej był bardzo związany z mamą. Na pewno by się z nią skontaktował. Co więcej, prawdopodobnie udałby się prosto do rodzinnego domu. Zwłaszcza, że bardzo chciał wrócić na święta. Mama Andrzeja miała wrażenie, że jest oszukiwana. Czuła podskórnie, że nauczyciele nie mówią jej całej prawdy. Podejrzewała, że Andrzeja nie było już w dniu, kiedy wykonała pierwszy telefon.
To dlatego nie mogła porozmawiać z synem. Wyglądało to tak, jakby wychowawcy celowo zwlekali z poinformowaniem matki o jego zniknięciu. Gdyby nie jej telefon, prawdopodobnie jak mama Łukasza, otrzymałaby pismo informujące o skreśleniu Andrzeja z listy wychowanków. Pracownicy placówki nabrali wody w usta. Wizyta mamy i brata Andrzeja była im wyraźnie nie na rękę. Kobieta czuła, że jest intruzem, dlatego chciała jak najszybciej opuścić budynek, by rozpocząć poszukiwanie ukochanego synka. Zanim jednak to zrobiła, poprosiła o wydanie jego rzeczy. W odpowiedzi usłyszała, że przecież Andrzej nie miał ze sobą nic drogiego, żadnych markowych ubrań. Wychowawczyni stwierdziła, że nie ma co zabierać. Wtedy brat Andrzeja nie wytrzymał. Wtrącił się i oznajmił, że nieważne jakie to były rzeczy, należy im się ich zwrot. Prosi również o wydanie książek brata. Niestety rodzina została odprawiona z kwitkiem. Ówczesny dyrektor i pracownicy byli głusi na ich prośby. Fakt odmowy wydania rzeczy jest równoznaczny z tym, że jakieś przedmioty nadal znajdowały się w placówce. Nie było możliwości zweryfikowania, co chłopiec ze sobą zabrał. To, co stało się z jego ubraniami i rzeczami osobistymi, do dziś pozostaje tajemnicą. W papierach ośrodka widnieje wpis z 31 marca. O godzinie 20 uciekli Ziemniak i Sas. Jednak notatka wygląda na dopisaną. Wyraźnie widać inny charakter pisma. Wygląda to tak, jakby po czasie ktoś uzupełnił raport z tego dnia o dodatkową informację w celu uwiarygodnienia historii o ucieczce. Ponadto wychowawcy twierdzili, że chłopcy uciekli 31 marca, Wielką Sobotę. Jednak Wielka Sobota w roku 1999 wypadała 3 kwietnia. Coś wyraźnie jest nie tak. Oficjalnie chłopcy zostali uznani za zaginionych. Zdaniem policji uciekli. Nie przeprowadzono żadnych czynności poszukiwawczych na terenie ośrodka. Dano wiarę wychowawcom. Chłopcy mieli na swoim koncie różne ucieczki, ale zawsze odnajdywali się cali i zdrowi. Ktoś na pewno zainteresowałby się błąkającymi 14-latkami. Rodzi się również pytanie, gdzie mogli uciec. Andrzej prawdopodobnie wróciłby do domu. Sam fakt wspólnej ucieczki również jest dyskusyjny. Wygląda na to, że każdy mógł zniknąć w różnym czasie, a wersja o solidarnej ucieczce była najprostszym wytłumaczeniem ich nieobecności w ośrodku. Co więcej, chłopcy znali się najwyżej kilka tygodni. Mało prawdopodobne, by zamknięty w sobie Łukasz tak szybko zakolegował się z Andrzejem. Zwłaszcza, że chłopak wcześniej uciekał sam. Hipoteza o wspólnej ucieczce jest nawet zdaniem obecnego dyrektora ośrodka bardzo naciągana. Sam nie do końca wierzy w tę wersję wydarzeń. Co ciekawe, ówczesny dyrektor sugerował, że chłopcy uciekli pontonem lub promem do Szwecji. Wtórowała mu policja. Warto jednak podkreślić, że chłopcy mieli po 14 lat. Do tego Andrzej nie umiał pływać. Matka Andrzeja jest zdania, że w ośrodku stało się coś strasznego. Mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku, który nie został zgłoszony, lub chłopak został dotkliwie pobity przez starszych wychowanków. Kolejne hipotezy są coraz bardziej niepokojące. Możliwe, że Andrzej widział coś, czego nie powinien był zobaczyć i został uciszony. Chodzą słuchy, że chłopcy mogli być molestowani. Nadużyć mogli dopuszczać się starsi wychowankowie, ktoś z personelu lub osoby z zewnątrz. Coraz więcej mówi się o czarnym Mercedesie, który w latach 90. podjeżdżał pod ośrodek. Chłopcy mieli być mamieni słodyczami i pieniędzmi, a następnie wykorzystywani. Ku tej wersji skłania się również mama Łukasza. Wspomina, że syn był bardzo cichy, nieśmiały i posłuszny. Zawsze robił to, co mu kazano. Był niewątpliwie łatwym celem. Andrzej natomiast był wywrotowcem. Nigdy by sobie nie pozwolił na takie traktowanie. Na pewno by się bronił i buntował. Co ciekawe, w dokumentacji ośrodka widnieją wzmianki o podejrzanym aucie, które parkowało w pobliżu szkoły. Wychowawcy raportowali takie przypadki, ale jak twierdzili, nie wypuszczali wtedy chłopców z budynku. Do dziś na terenie ośrodka mieszka kierownik internatu.
Jest on jedną z osób, która mogłaby rzucić więcej światła na to, co działo się 21 lat temu. Reporterzy z różnych stacji próbowali się z nim skontaktować, jednak mężczyzna nie zgodził się udzielić żadnego wywiadu. Starano się również dotrzeć do byłych wychowanków. Jest to niestety bardzo trudne. Do tego nikt nie chce mówić, co działo się w ośrodku. Jedyne, co było wiadomo, to fakt, że chłopcy zniknęli. Mijały kolejne lata, ale nie natrafiono na żaden ślad. Policja co jakiś czas odwiedzała matki z pytaniem, czy chłopcy nie wrócili sami lub czy nie kontaktowali się z kimś z rodziny. W 2012 roku matka Andrzeja udała się do Człuchowa. Umówiła się na spotkanie z jasnowidzem, Krzysztofem Jackowskim. Pan Krzysztof spisał swoją wizję. Słowa elektryzują. Pan Jackowski napisał, że Andrzej nigdy nie opuścił murów ośrodka. Został tam mocno pobity, w wyniku czego stracił życie. Były tam dwa opuszczone szamba. W jednym z tych szamb zostało ukryte ciało. Po tej wizji matka ponownie bierze sprawę w swoje ręce. Miała już dość czekania na wiadomości z policji. Wystosowała prośbę o przekopanie terenu. Akcja dochodzi do skutku. Policja weszła na teren ośrodka. Sprowadzono odpowiednią ekipę i zaczęto przeszukiwać szamba. Jednak matka była przekonana, że szukają w złym miejscu. Jasnowidzowi chodziło o inne tereny. Policja nie chciała słuchać. Twierdzono, że szamby, o które chodzi matce, zostały zasypane, zanim jeszcze Andrzej przyjechał do ośrodka. W eksplorowanych studniach nic nie znaleziono. Jednak na terenie placówki wykopano kilka kości. Czyżby miał to być długo wyczekiwany przełom w sprawie? Czym prędzej wysłano kości do ekspertyzy. Wynik był niestety rozczarowujący. Kości nie były ludzkie. Okazały się być to szczątki świni. Rodziny chłopców były zrozgotane. Jeszcze kilka tygodni wcześniej sądzili, że są o krok od rozwiązania zagadki i poznania prawdy. Matka, chcąc upewnić się co do wizji pana Jackowskiego, skontaktowała się z kolejnym jasnowidzem. Tym razem był to Marek Szwedowski. Nikt jeszcze wtedy nie przypuszczał, że ta decyzja będzie miała istotny wpływ na ponowne otwarcie sprawy zaginionych chłopców z Rewala. Pan Marek, jak twierdzi, kontaktuje się ze zmarłymi. Nagrywa ich przytłumione głosy. Pozwala im własnymi słowami opowiedzieć, co się wydarzyło. Data ucieczki Łukasza była sfabrykowana. Sas zaginął już 3 dni wcześniej. W dniu, kiedy poinformowano rodziców o zaginięciu, już nie żył. Z wizji wynika, że leży pod dębami. W przekazie pojawia się również motyw wykorzystywania seksualnego. Łukasz miał zostać uciszony, bo widział coś, czego nie powinien był widzieć. Kilka dni później ten sam los miał spotkać Andrzeja. Kluczowe w wizjach są dęby, ponieważ takie drzewa znajdują się na terenie ośrodka. W przekazie pojawia się też fabryka oraz starsi, którzy znęcali się nad Łukaszem. Wizja na temat Andrzeja Ziemniaka jest podobna. Miał być wykorzystany, a potem zostać pobity. Andrzej mówi w wizji, że w tamtym okresie wiele złych rzeczy działo się w ośrodku. Jedni drugich napadali. Dochodziło do wykorzystywań. Zwraca uwagę na dwóch starszych chłopaków. Jeden miał przezwisko Bokser, bo boksował się z prawie każdym. Andrzej chciał to przerwać i powiedzieć wychowawcom. Został uduszony i wrzucony do starego poniemieckiego szamba. Zdaniem pana Szwedowskiego oraz Jackowskiego chłopcy nigdy nie opuścili murów miasta. Matka po wysłuchaniu kolejnych wizji zadzwoniła do policjanta prowadzącego sprawę. Zapytała o możliwość wydania pozwolenia na ponowną eksplorację terenu ośrodka. Ku jej zdziwieniu, policjant zaproponował, by matka sama napisała list do placówki z prośbą o wpuszczenie na teren i umożliwienie prac poszukiwawczych. Zaznaczył jednak, że jeśli wniosek zostanie odrzucony, on sam nie będzie już mógł nic zrobić. Matka Andrzeja była niepocieszona. Rutynowo zapytała, jak wygląda sprawa zaginięcia jej syna. Minęło już wiele lat, a nadal nic nie wiadomo. Policjant poinformował ją, że sprawdzili odpowiednie urzędy, czy chłopcy nie wyrabiali dokumentów po osiągnięciu pełnoletności.
Sprawdzono również, czy nie otwierali rachunków bankowych, czy nie podejmowali pracy i czy płacili podatki. Jednak nie natrafiono na żaden ślad chłopców w kraju. Do widzenia usłyszała. Jak się ma takich synów, to się ich szuka w świecie. Każdy umywał ręce. Rodziny chłopców nie są zamożne. Same nigdy by sobie nie mogły pozwolić na sfinansowanie dodatkowych poszukiwań. Jedyne, na co było ich stać, to sporadyczne wizyty u jasnowidzów. Jedynym człowiekiem, który wykazał chęć bezinteresownej pomocy, był Marek Szwedowski. W 2018 roku wolontariusze ze stowarzyszenia Przystań Nadzieja podjęli się rozwikłania tajemnicy zaginięcia chłopców. Zaczęto zbierać fundusze na akcję poszukiwawczą i na specjalistyczny sprzęt, który pomógłby zbadać teren wokół placówki. Przez lata władze ośrodka zdążyły się zmienić. Jest nowa kadra i nowy dyrektor, który w przeciwieństwie do swoich poprzedników wykazał chęć pomocy rodzicom, a przynajmniej nie zamierzał im przeszkadzać. Mijały kolejne miesiące. Ludzie wpłacali pieniądze i po jakimś czasie udało się zebrać środki na pierwsze prace poszukiwawcze. Przystań wystąpiła z prośbą o pozwolenie na pracę na terenie placówki. Uzyskali wszystkie potrzebne zgody. 16 października 2019 roku wolontariusze ze stowarzyszenia Przystań Nadzieja weszli na teren ośrodka z georadarem. Praca z tym urządzeniem była dość ciężka i specyficzna. Ukształtowanie terenu nie ułatwiało poszukiwań. Natrafiono jednak na skupiska anomalii, punkty, które warto byłoby przekopać. Przystań Nadzieja musiała teraz wystąpić o pozwolenie na badania inwazyjne. Warto tutaj zaznaczyć, że georadar nie pokazuje, co dokładnie leży w ziemi. Obrazki, które serwują nam seriale kryminalne, odbiegają od rzeczywistości. Georadar wykazuje jedynie nałożenie struktur gleby i głębokość powstałych anomalii. W kolejnym roku, a dokładnie 26 maja 2020, udaje się uzyskać potrzebne pozwolenia. Przystań Nadzieja weszła ponownie na teren ośrodka, ale tym razem z koparką. Czekało ich sporo pracy. Do Rywala przyjechał również brat Andrzeja z mamą. Chcieli osobiście uczestniczyć w poszukiwaniach. W pierwszej kolejności należało wykopać ławki i uporządkować teren. Taśmy wyznaczały obszar, na którym będą trwały prace. Zaczęło się przekopywanie terenu. Mama Andrzeja w ogromnym skupieniu obserwowała pracę maszyny. Nikt nic nie mówił. Jedyne, co dało się słyszeć, to warkot koparki. Po kilku minutach odkopano studnię, której nie było na planach ośrodka. Matka czuła, że są coraz bliżej prawdy. Łopata koparki pracowała dalej. Nagle z piasku zaczęły wyłaniać się fragmenty kości. Pracownicy delikatnie odkładali kolejne fragmenty szkieletu na folię rozłożoną na trawie. Wszyscy byli ożywieni tym znaleziskiem. Prawie tak, jakby dostali dodatkowy zastrzyk energii. Teraz nic nie mogło ich powstrzymać. Koparka wgryzała się coraz głębiej. Metr, 2 metry i nagle, na głębokości 2,5 metra odnajdują coś, czego szukali. Jeden z wolontariuszy wskazał palcem na łopatę koparki. Na jej zębach wisiał kawałek materiału. Wyciągnął po niego rękę. Otrzepał tkaninę z piasku i delikatnie rozłożył na folii. Coś, co przed chwilą zdawało się być jedynie kawałkiem brudnej szmaty, okazało się być częścią garderoby. Był to sweter, taki sam, jaki należał kiedyś do Andrzeja. Oczy matki zalały się łzami. Jej ciało momentalnie odmówiło posłuszeństwa. Ktoś odprowadził ją do samochodu, aby mogła usiąść i się uspokoić. Nie pamięta nawet, kto i kiedy podał jej butelkę wody. Matka liczyła, że ten dzień będzie przełomowy, ale konfrontacja z namacalnym dowodem ją przerosła. Zawsze układamy sobie w głowie scenariusz tego, jak się zachowamy w danej sytuacji. Ale gdy nas ona spotyka, wszystkie te założenia momentalnie lądują w koszu. Zamknęła oczy. Myślami była znowu w rodzinnym domu. W salonie w kredensie leżał album ze zdjęciami, a w nim fotografia Andrzeja, na której ma na sobie ten sam sweter, który leżał teraz brudny na trawie. Nie było wątpliwości, że jest to ten sam sweter. Przez ponad 20 lat nikt jej nie wierzył. Ludzie spoglądali z politowaniem na jej starania. Walczyła z wiatrakami. Tego dnia wygrała prywatną bitwę, ale
Do końca wojny było jeszcze bardzo daleko. W międzyczasie koparka odkryła kolejną studnię, kolejne kości i kolejne fragmenty odzieży dziecięcej. Tym razem spodnie od piżamy. Po odnalezieniu swetra i kości wszczęto ponowne śledztwo w sprawie zaginięcia chłopców. Policja zabezpieczyła teren oraz wydobyte przedmioty. W kolejnych dniach powołano biegłych antropologów. Szczecińskie Archiwum X ponownie otworzyło sprawę. Muszą zmierzyć się z 20 latami zaniedbań, a tych było co niemiara. 2 lata wcześniej mama Andrzeja chciała przejrzeć akta sprawy. Po miesiącu otrzymała wiadomość, że nie jest do tego uprawniona. Wglądu do akt nigdy nie otrzymała. Akt nie widział również policjant, który 2 lata wcześniej przejął sprawę. Dziś wszystko odżywa na nowo. Media zainteresowały się historią chłopców i prowadzą własne śledztwo. W ośrodku jest już nowa kadra, a kilka osób, które nadal pracuje, nabrało wody w usta. Nikt nie chce komentować sprawy, udzielać żadnych wywiadów. Kierownik internatu i psycholog stwierdzili, że nie chcą się wtrącać i nie będą nic komentować. Jak to określili, od tego są służby, niech sobie śledzą. W okresie, kiedy zaginęli chłopcy, dyrektorem był Zbigniew Z. Jednak już rok później przestał pełnić tę funkcję. W roku 2000 dyrektorką została pani Anna D. i pełniła tę funkcję do roku 2007. Dziennikarka Newsbooka doszła do zeznań podatkowych pani Anny. Z oświadczeń majątkowych dostępnych w internecie wynika, że dyrektorka i komendant powiatowy policji w Gryficach to małżeństwo, które współpracowało ze sobą służbowo przy tej sprawie. Dziś placówka ma nowego dyrektora, który w przeciwieństwie do swoich poprzedników pochyla się nad sprawą. Stara się pomóc rodzinie. Udostępnia teren ośrodka do badań. O ile mama Andrzeja nie miała już od dawna nadziei, że odnajdzie syna żywego, to mama Łukasza była dobrej myśli. Przez ostatnie lata inny jasnowidz za każdym razem twierdził, że chłopak żyje. Matka miała nadzieję, że syn kiedyś wróci. Po wykopaniu kości załamała się do reszty. Dziś pozostało jej po nim tylko kilka fotografii. Nie ma jego ubrań, książek. Wszystko zostało w ośrodku i nigdy nie było wydane rodzinie. Matka nie ma żadnej rzeczy, która by do niego należała. Andrzej Ziemniak odziedziczył temperament po mamie. Nie umiał siedzieć cicho. Potrafił walczyć o swoje, tak samo jak ona dziś walczy o sprawiedliwość. Jak powiedziała w jednym z wywiadów: bardzo mi zależy, żeby syna godnie pochować. Żebym wiedziała, gdzie mogę mu zapalić znicz. I to już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Jestem niezwykle ciekawy, co Wy sądzicie o całej sprawie. Z niecierpliwością czekam na Wasze komentarze. Mam też apel do osób, które w latach 1999-2000 przebywały w ośrodku w Rewalu. Może ktoś z Was znał Łukasza i Andrzeja i mógłby powiedzieć coś, co pomogłoby w rozwiązaniu zagadki. Wierzę w potęgę internetu, jeżeli znajdą się takie osoby, jeżeli ktoś taki ogląda mnie lub zna kogoś, kto mógłby coś wiedzieć, proszę dajcie mi znać w wiadomości mailowej. Maila znajdziecie w opisie odcinka. Jak zwykle bardzo Wam dziękuję za każdą łapkę w górę. Jest to niezwykle ważne, zawsze to powtarzam. Im więcej takich łapek, tym więcej osób dowie się o sprawie dzisiejszego odcinka. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku już niebawem.